Witam Państwa serdecznie w wideo poradniku dotyczącym obróbki zdjęcia perspektywy w programie Photoshop. Zapraszam, Wojciech Ciepłucha. W dzisiejszym wideo poradniku omówię w jaki sposób obrabiać perspektywę, która została stworzona ręcznie. Widzimy na przedstawionym slajdzie stworzoną perspektywę. Perspektywa została namalowana techniką ręczną malarską, temperami. Gradient został stworzony areografem. I widzimy, że zdjęcie zostało wykonane w pionowej kompozycji. Perspektywa nasza jest w kwadratowej kompozycji, więc pierwszym z elementów, które należy wykonać przed obróbką, jest skadrowanie naszej perspektywy oraz ustalenie wielkości obrazka. Następnie pokażę, na jakie elementy interfejsu programu należy zwracać. Jesteśmy w Photoshopie w wersji CC 2020. Pokażę następnie w jaki sposób dodawać kontrasty, w jaki sposób zmieniać poziomy, też w jaki sposób wyostrzać niektóre elementy naszego budynku, jak zapisywać nasz plik do druku oraz jak zapisywać nasz plik do wizytówki, na przykład w internecie. Więc pierwszym krokiem, który chciałbym pokazać jest kadrowanie i następnie zmiana, zmiana wielkości. Jeśli chodzi o. Wyposażenie będę korzystał z klawiatury i myszki. Jeśli chodzi o przybliżanie szybkie, naciskam ALT i scroll, i w ten sposób mogę szybko przeskakiwać pomiędzy e, małymi szczegółami e, a dużym, dużym widokiem na cały, na cały obraz. E, chciałbym także nadmienić, że będę często korzystał z guideów z linii pomocniczych. Włącza się je opcją CTRL-R pojawia się miarka i z miarki mogę wyciągnąć guide. I dzięki temu będę mógł równoległość, równoległe boki dostosować do krawędzi linii pomocniczej, która jest równoległa do krawędzi mojej przyszłej kartki czy obrazka, który będę, będę zapisywał. Widzicie, że specjalnie nie zostawiłem, nie obrabiałem zewnętrza, ponieważ chciałbym to pokazać w jaki sposób było, było, było stworzone. Widzicie, że w tle jest parkiet, też dywan, więc zrobiłem zdjęcie lustrzanką Canon EOS 40D. Jest lepszej jakości. Ustawiłem um, ustawiłem ostrość na kartkę, więc widzimy też plamki. Plamki wynikają z czułości aparatu, który w ten sposób tworzy obrazek na matrycy. Widzimy że też jakieś zabrudzenia, więc pewnie będziemy je kasować gdzie nie i widzimy także tutaj brak jakiegoś spadku, na przykład będziemy mogli go dodać w lekkich szarościach w miejscu z warstwami. Tutaj też chciałbym nadmienić, że mam kilka widoków. Te widoki mogę sobie zmieniać i przełączać je pomiędzy nimi. To znaczy okna w moim widoku programu. I mam kilka ważnych elementów, czyli historię, historię mojego, mojej pracy z, 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 pro, z programem. Także mam warstwy, to jest dość ważne, i właściwości, oraz też często korzystam z typografii i akapitów przy pisaniu. I także tutaj będą różne właściwości i dopasowanie moich warstw, które będą. Efektami czy funkcjami, które będą się nakładały na mój obrazek. I mój obrazek jest jedyny w stosie po otwarciu mojego obrazka, czyli pierwszym krokiem jest otwórz, otwieram mojego JPG, pojawia się u góry informacja, nazwa IMG 5090 i. .jpg. I plik jest w formacie RGB, czyli red, green Blue, czyli wszystkie te trzy kolory dają biały. Po przemnożeniu ich dają biały. W cmyku wszystkie trzy kolory Cyan, Magenta, Yellow dzięki nim uzyskujemy czarny. Więc w cmyku będę tworzył obrazek, który będę wysyłał do druku, a w RGB taki, który jest wyświetlany na monitorze komputera. Następnym krokiem jest także przejście do właściwości. Właściwości są w zakładce: edycja, preferencje. Ogólne, i tutaj chciałbym przejść do ilości powtórzeń w historii. One będą się znajdywać w wydajność. Stan historii. I tutaj mam 400 kroków do tyłu. Domyślnie jest chyba ustawione niewiele, koło 20 czy 30, już nie pamiętam. W każdym razie, tutaj mam stan historii, też y, możliwy do ustawienia. W tym miejscu też mogę skorzystać z ilości ramu, którą mam dostępną. Z jakiej ilości może program korzystać? Y, no, mam wybrane, że może korzystać z 18 GB ramu. Mam dostępne 29 GB ramu, prawie 30. Y, więc w ten sposób y, będę obrabiał obrazki, aby nie przekroczyć tej wartości ram jest używany na przykład przy bardzo dużych obrazach, on szybko spada, jeśli mam bardzo dużo efektów, nawet jakieś drobne animacje w pliku, to wtedy będę potrzebował coraz więcej tej pamięci operacyjnej. Program korzysta nie tylko z ram ale też korzysta z dysku, więc muszę i ustawić cache w dysku i ustawić cache, który będzie udostępniony z ram -u. Więc tak jak już mówiłem, Alt i scroll mogę sobie przybliżać, przybliżać i spacją mogę poruszać się po obrazku, jeśli przybliżę sobie na jakiś szczegół, mam mały fragment budynku. Spacją mogę sobie przesuwać. Więc widzimy, że perspektywa odręczna jest całkiem dokładnie namalowana, ale żeby ją jeszcze ulepszyć, chciałbym pokazać w jaki sposób to robić, więc